dzisiejszym wydaniu pogratulujemy piłkarzom Soły utrzymania w trzeciej lidze. Porozmawiamy o nowo wydanym przewodniku po oświęcimskim Kirkucie. Zapowiemy obchody rocznicy rzezi wołyńskiej. Powiemy o konsultacjach strategii turystyki, a także zaprosimy na wydarzenia najbliższego weekendu. Piłkarze seniorskiej drużyny KS Soła, trenerzy, otrzymali od prezydenta Janusza Chwieruta nagrody o łącznej wartości 40 tysięcy złotych za utrzymanie w trzeciej lidze Małopolsko-Świętokrzyskiej oraz promowanie Oświęcimia jako ważnego ośrodka sportowego. Piłka nożna na poziomie trzecioligowym, właśnie w wykonaniu drużyny Soła Oświęcim, to jest coś, co promuje nasze miasto właśnie w obszarze sportu, a wiemy, że piłka jest bardzo popularna, więc tutaj wiele osób analizuje i właśnie też jak gdyby określa poziom rozwoju sportowego właśnie poprzez piłkę nożną, więc bardzo ważne jest też, żeby klub, który reprezentuje dane miasto, był jak najwyżej i cieszymy się właśnie, że Soła Oświęcim jest w trzeciej lidze i promuje nasze miasto i nie tylko, mam nadzieję, że też promuje ziemię oświęcimską. Myśmy tutaj przygotowali oczywiście na początku roku finansowanie i została podpisana umowa w wysokości 140 tysięcy złotych. To zabezpiecza tutaj możliwości z punktu widzenia miasta realizacji właśnie tego celu, jakim jest gra zarówno na poziomie trzeciej ligi, jak i drużyn młodzieżowych. Ale też tutaj po rozmowach z zarządem Soły Oświęcim, nowym zarządem, ustaliliśmy, że jest taka możliwość wsparcia klubu właśnie za to, że jeżeli zostanie osiągnięty cel, jakim jest utrzymanie w trzeciej lidze, zabezpieczymy środki finansowe właśnie na nagrody dla tych zawodników za osiągnięcie tego celu. I ta kwota została zabezpieczona w wysokości 40 tysięcy złotych. Dzisiaj miałem przyjemność wręczać tym młodym chłopakom właśnie te nagrody za ten sukces, który osiągnęli. Utrzymanie w trzeciej lidze to znaczące osiągnięcie sportowe dla całego klubu, na które złożyła się praca trenerów, działaczy, a przede wszystkim samych zawodników. Sukces jest tym większy, że został osiągnięty w bardzo trudnym dla klubu okresie po wycofaniu się sponsora. Atmosfera jest bardzo dobra. Myślę, że na tym bazujemy przede wszystkim, że atmosfera w drużynie jest dobra. Wiadomo, że ciężko było to poskładać, bo spotkaliśmy się tak naprawdę w styczniu, trenowaliśmy ze sobą 3 tygodnie i tak naprawdę ruszyliśmy do boju od razu w takim składzie, że tak naprawdę może 2-3 osoby znały się gdzieś tam wcześniej z boiska, a reszta to taka składanka, ale udało się to poskładać, atmosfera jest fajna, także tylko grać. Postaramy się utrzymać ten szczebel. Na pewno ten okres ostatni to było naprawdę wiele wyzwań dla nas, dla zarządu, dla zawodników, dla klubu. Natomiast jakieś doświadczenie mamy przez te kilka lat właśnie grania na szczeblu trzeciej ligi. Będziemy robić wszystko, żeby zbudować drużynę i spróbować utrzymać ten szczebel tutaj makroregionalny dla Oświęcimia i dla klubu, tym bardziej, że zbliża się stulecie klubu. Centrum Żydowskie wydało przewodnik po cmentarzu żydowskim. Jego historia sięga schyłku XVIII wieku. Nekropolia jest ważnym miejscem nie tylko ze względu na historię, ale też rolę, jaką pełni w edukacji o wielokulturowym dziedzictwie miasta. Chciałbym opowiedzieć i zaprezentować najnowszą publikację Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu. Jest to przewodnik po cmentarzu żydowskim, historia, symbole, przyroda. Autorami tej publikacji są Artur Schindler, Jacek Proszyk, Wojciech Gałosz oraz Marcin Karetta. Publikacja podzielona jest na 3 takie zasadnicze części, czyli część dotycząca jakby historii nekropolii, część dotycząca nagrobnych symboli oraz rozmaitych tradycji żydowskich związanych z pochówkiem oraz trzecia część, która mówi o przyrodzie, o rozmaitych owadach, ptakach, które zamieszkują teren cmentarza i o rozmaitych roślinach, które się na jego terenie znajdują, bo ten cmentarz żydowski jest też takim rodzajem pewnej takiej zielonej enklawy w centrum
w centrum miasta od kilkudziesięciu lat, poza takimi pracami porządkowymi, no ta ingerencja człowieka jest tam minimalna, więc jest to z tego względu też bardzo unikalne miejsce. Wiele fotografii, wiele dokumentów jest publikowanych i pokazywanych po raz pierwszy, także myślę, że to będzie ciekawa propozycja, nie tylko dla osób, które są jakoś szczególnie zainteresowani tematyką cmentarzy żydowskich, czy tematyką żydowską w ogóle, ale myślę też dla każdego mieszkańca Oświęcimia. Myślę, że większość z nich zna to miejsce, ale chyba spora część jeszcze w tym miejscu nie była, więc można ten przewodnik nabyć w Cafe Bergson i udać się na spacer po cmentarzu, nawet samodzielnie. Klucz można wypożyczyć w Muzeum Żydowskim na placu Księdza Skarbka 5. Książka zawiera rys historyczny cmentarza. Są też opisane rytuały związane z tradycyjnym pochówkiem żydowskim. Przewodnik ma ponadto taką część z mapą, gdzie znajdują się zaznaczone najciekawsze, najważniejsze nagrobki. Z jednej strony są to nagrobki ważnych osobistości dla historii nie tylko społeczności żydowskiej, ale Oświęcimia w ogóle, bo co najmniej kilku radnych miejskich na przykład jest tam pochowanych, ale także kilka nagrobków, które ze względu na swoje walory związane z symboliką są także warte obejrzenia. W sobotę 7 lipca zarząd klubu Sambożan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu zaprasza na obchody 75. rocznicy rzezi wołyńskiej. Uroczystości rozpocznie o godzinie 11:00 msza święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu, a o godzinie 12:00 odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu. 2 lipca rozpoczęły się konsultacje projektu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030. Wnioski, uwagi i opinie mieszkańców są przyjmowane do 31 lipca. Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.oswiecim.pl. Jest on również dostępny na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim. Uwagi powinny być składane na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie internetowej lub w Urzędzie Miasta Oświęcim przy ulicy Zaborskiej 2 w Wydziale Promocji Miasta, pokój numer 47. W niedzielę 8 lipca zapraszamy na przejażdżkę kajakową po Sole. Wypożyczalnia kajaków na bulwarach czynna będzie od 12 do 17. Spływy są organizowane przy sprzyjających warunkach pogodowych i odpowiednim poziomie wody w Sole. Dla tych, co wolą bardziej leniwie spędzić niedzielę, przygotowano leżaki, dobrą książkę i gry sportowe w strefie wypoczynku na bulwarach. Na rynku jeszcze do niedzieli 8 lipca trwają projekcje filmowe Pod chmurką. O 19:00 filmy dla dzieci, a o 20:30 na dobre kino zapraszamy dorosłą publiczność. Przypominamy też, że w strefie kibica na rynku do 15 lipca można oglądać mecze piłkarskiego mundialu.